Cześć, dzień dobry, witajcie na moim kanale ponownie. Pewnie zastanawiacie się, o czym dzisiaj będę mówił. Dzisiaj będę mówił o wtryskach. Co by tak zmienić troszeczkę temat i nie mówić w kółko o tym samym, nie? Pewnie nie jeden zastanawia się, dlaczego gadam w kółko o tym samym, nie? Otóż słuchajcie, no wiadomo, nikt żył wiecznie nie będzie, a jakąś się wiedzę ma, no to pasuje się tą wiedzą podzielić. Generalnie założenie kanału jest takie, by się dzielić wiedzą, po prostu by wam. Nam, wam było łatwiej, by w portfelu zostało trochę kasy. Dzisiejszy temat poświęcamy czym? Czemu? Może tak. Poprawiajcie mnie czasem, a nie tak słuchacie tylko i nic nie mówicie, nie? Nawet bardzo komentarzy nie chcecie pisać. Już pominę niektóre komentarze, które niestety muszę usuwać, bo przyznam wam szczerze, dużo ludzi bardzo miło podchodzi do tego. Dużo ludzi dziękuję za jakąś tam współpracę, za jakąś tam pomoc, a wielu ludzi jest również krytykujących, aczkolwiek nie chcę się wypowiadać na ten temat, bo jak wiecie, ja nikomu nic nie zabieram. Jedyne, co mogę dać, to tylko pomoc z mojej strony i to też każdy sobie robi na własną rękę, czy ktoś chce. W każdym bądź razie ja staram się pomagać, a jeżeli ktoś uznaje, że krytyka jest najważniejsza, to niech się wykaże. Proszę coś nagrać od siebie, proszę coś pokazać. Pokażcie światu, że coś potraficie, wtedy będziemy mogli sobie podyskutować. A póki co na razie, jeżeli ktoś widzę krytykujący, nie ma niczego, no to właśnie, no to lepiej niech zamilknie, nie pisze komentarzy. Dlatego słuchajcie, jest taka sprawa. Musiałem niestety wyłączyć komentarze do sprawdzenia, czyli coś, co piszecie, nie pokazuje się od razu publicznie, dlatego że właśnie komentarze niektóre są tak niecenzurowane, że nie pasuje w ogóle ich pokazywać na światło dzienne. To do tych, którzy w tym momencie oglądają i krytykują bardzo niemiło. Ci, którzy są mili, ja jestem również miły, jak wiecie, bardzo dobrze staram się, jak tylko jestem, pomagać, odpisywać, jakieś udzielać porady. Dobra, nie będziemy gadali o niczym. Dzisiaj skupiamy się na tych, którzy chcą posłuchać, a nie na tych, którzy nas nie interesują. W każdym bądź razie jeszcze raz witam serdecznie. Dzisiejszy temat, jaki poruszymy, jak bardzo ważna kwestia jest w układach wtryskowych, jeśli chodzi o kwestię skręcenia, czyli zmontowanego wtrysku po regeneracji. Jakikolwiek wtrysk byśmy nie mieli, musicie wiedzieć, że on potrzebuje siłę do skręcenia. Są wtryski różne, elektromagnetyczne, jakiekolwiek by nie były. Tu mamy akurat wtrysk piezo. Tu mamy kolejny elektromagnetyczny wtrysk. Tu mamy jakiś kolejny piezak, który gdzieś udało mi się odgrzebać go przy sprzątaniu. Ale co? Dzisiaj się na jakimś skupimy. Jakim się dzisiaj skupimy? Może się skupimy na Delphin. Bosche odkładamy. Continentale odkładamy. Mamy wtrysk Delphiego. W takim wtrysku Delphin jest wewnątrz, żebyście wy to widzieli bardzo dokładnie, o, jest zamontowany taki zaworek i może się zdarzyć wam sytuacja tego typu, że będziecie musieli taki wtrysk zregenerować. No to chwała, damy radę, zrobimy. Jak będzie trzeba, to ja wam pomogę w konsultacji, jak co i zrobić, ale musimy sobie zdawać z pewnej sprawy konsekwencje. Co może się zdarzyć, gdy taki wtrysk zmontujemy, złożymy, skręcimy bardzo nierzetelnie i użyjemy nieodpowiedniej siły do skręcenia, bądź będą zanieczyszczenia. Zaraz pokażę wam to na mikroskopie. Także proszę nie krzyczeć, wszystko w swoim czasie będzie. Wyplujemy tu jakąś końcóweczkę wtrysku. Ja wam za chwilę pokażę na mikroskopie pewną kwestię. Być może już uda mi się to wyłapać samą kamerką jeszcze niżej, niżej. No, operator jakoś to widzę ustawił, dał radę. Dobra, w każdym bądź razie pasuje coś do pokazywania, żeby było.
użyjemy naszego dzisiaj pędzelka. Ten wtrysk wygląda w ten sposób, że on po zmontowaniu ma taki zaworek, który jest spasowany razem tutaj z końcóweczką wtrysku. Te dwie rzeczy są ze sobą bardzo mocno spasowane. Ja złożę to, żeby Wam pokazać. Bez sprężynki jest mi wtedy wygodniej. O, tak to właśnie wygląda. Te dwa elementy są ze sobą spasowane. A jeżeli są spasowane, to musimy wiedzieć o pewnej kwestii. Między tymi elementami panuje wysokie ciśnienie. Wygląda to w ten sposób. To już na jakimś tam filmie kiedyś tłumaczyłem, ale jeszcze Wam wytłumaczę. Tu jest kanałek, ten, który tutaj widzicie. Tym kanałkiem leci sobie zasilające paliwo, które sobie zmyka pod wysokim ciśnieniem i wpada do tej tutaj dziureczki, tą, która tu właśnie widzicie przed sobą, o, dokładnie, do tej środkowej tu dziureczki. I później, po uniesieniu iglicy, tutaj jest jeszcze sprężynka, wylatuje sobie centralnie w środek tutaj naszego zaworka i wraca sobie, leci sobie w powrót. Czyli jeżeli nasz powrót będzie miał uszkodzony zaworek, to wtedy tego paliwa będzie wracało dużo, ale o tym dzisiaj nie mowa. Tylko mowa, co może się zdarzyć, gdy tu na zmontowanym wtrysku zostaną nam zanieczyszczenia, bądź skręcimy wtrysk za słabo, to w ten czas wysokie ciśnienie, które się pojawia na zaworku, może czasem próbować wypłynąć między kanałami którekolwiek, bo jak wiecie, wysokie ciśnienie jest nie tylko na jednym tutaj tym pinie, dlatego że wiadomo, że to paliwo też gdzieś pod tym wysokim ciśnieniem powraca. I w ten czas może się zdarzyć rzecz taka, jak tu się zdarzyła gdzieś kiedyś komuś. A co się może wydarzyć w momencie, gdy takie coś ma miejsce? Otóż gdy takie coś ma miejsce i dojdzie do rozszczelnienia wewnątrz wtrysku, przyjmując założenie, że on pracował, ale został niezbyt wielką siłą dokręcony, czyli nieodpowiednią siłą, jaka jest do danego wtrysku, a wierzcie mi, że dzisiaj można wszystko w sieci wygrzebać, ustalić. Nie trzeba być fenomenem. W każdym bądź razie może się później okazać rzecz taka, że ten wtrysk najnormalniej w życiu, jego sekcja przestaje pracować i zaworek się na tyle otwiera, na tyle jest upływ tego paliwa, że to paliwo krąży sobie tak spokojnie pod wysokim ciśnieniem, umożliwia otwarcie zaworku i zaworek wtedy może sobie najnormalniej w życiu, jak kocioł otwarty, lać paliwo, wtryskiwać to paliwo w nasz pojazd, w nasz cylinder. A w ten czas co dojdzie do czego? Dojdzie do bardzo mocnego białego zadymienia, może dojść do zadławienia silnika. W najgorszej kwestii, jeżeli będziemy długo jechali, mimo że nie zwrócimy uwagi, że za nami ciągnie się bardzo duża biała chmura dymu, to może dojść najnormalniej w życiu do stopienia tłoka. Ja Wam kiedyś pokażę ten filmik, bo mam, kurczę, na jak wygląda stopiony tłok po właśnie common railu, w którym nie potrzeba by było impulsu tutaj podawania mikrosekundy na wysterowanie zaworka, a mimo to wtrysk sikał po prostu paliwem normalnie jak z kranu centralnie, nie zachowując żadnej sekwencji, która powinna być zachowana. Jeżeli to nie widać w tym momencie na nagraniu, to ja Wam postaram się pokazać na mikroskopie, że tutaj zrobił się taki malutki wżer ciśnienia paliwa na jednym, jak i na drugim elemencie. Tu co prawda troszeczkę mniej widać, czyli wiem, że już końcówka była troszkę z lepszego materiału, ale mimo to wszystko ucierpiało. Dobra, bierzemy nasz mikroskopik. Lampeczki odsuwamy. Ja to Wam zaraz pokażę, nie stresujcie się. Muszę sobie tylko wszystko poustawić, żebyście Wy to widzieli bardzo dokładnie. O, dobra. Lecimy, mikroskopik. Tak jak tu widzicie, leży nasz zaworek na dole, prawda? A tak jak widzicie tutaj... O, teraz będziecie widzieli bardzo dobrze.
I teraz będę wam miał możliwość pokazania tego, co tu się tak naprawdę wydarzyło. Otóż jak zobaczycie, między kanałem powrotowym a tym kanałkiem tutaj, który jest, ciecz, czyli nasz olej napędowy, pod wysokim ciśnieniem wyżłobił sobie kanałek, czyli to paliwo krążyło sobie spokojnie, umożliwiło temu wtryskowi lanie paliwa przez cały czas w dół. No i przez to niestety doszło do jakiejś tam awarii silnika, która była bardzo groźna. Generalnie rzecz biorąc, jak widzicie, na całej tutaj powierzchni to paliwo sobie krążyło, tak jak widać, pod wysokim ciśnieniem dookoła. Wtrysk był na tyle uszczelniony dobrze na gwincie, że to paliwo nie mogło się wydostać na zewnątrz, czyli nie wylatywało sobie dookoła gwintu, aczkolwiek rzeźbiło sobie po prostu taki krater i dawało wtryskowi lanie paliwa. Nie wiem teraz, czy mi się uda pokazać to samo na końcówce wtrysku. Wierzcie mi, że chciałbym wam to pokazać. Troszkę ostrości. No nie widać tego tak bardzo idealnie. W każdym bądź razie między kanałem zasilającym a kanałem tutaj powrotowym, tak jak widać, kurczę, no nie widać tego na całym, nie mam tutaj możliwości, żeby wam inaczej to w tym momencie pokazać, ale widać to ciemniejsze pole takie, gdzie wtrysk pod wysokim ciśnieniem zaczął nawet zmieniać temperaturę, bo tak jak wiecie, wysokie ciśnienie zawsze niesie za sobą jakieś tam inne konsekwencje. O, tutaj bardzo charakterystyczne jest wyżłobienie, które zostało zrobione przez ciśnienie. To jest normalnie w życiu dysza, która pod wysokim ciśnieniem zaczyna wycinać nasz metal, wypłukiwać go i dochodzi do rozszczelnienia wtrysku. I później konsekwencje są właśnie jego bardzo tragiczne. Nie sugerujemy się tutaj tymi kreskami, które są, bo te kreski dwie to jest najnormalniej w życiu. O, nie widać tego. To jest odbicie tego zaworka, bo on ma tutaj taką faskę po jednej i po drugiej stronie. W każdym bądź razie ten wtrysk rozszczelnił się przez prawdopodobnie za słabe skręcenie wtrysku. Ponieważ we wtrysku nie znalazłem osobiście ani na mikroskopie jakichś tam zanieczyszczeń, które by były, iglica była niezablokowana, no to tylko świadczy o jednym, że ktoś wykonał nierzetelnie po prostu swoją usługę. Także pamiętajcie o pewnej kwestii. Jeżeli robicie zabieg z tryskami, sprawdźcie sobie, jaką siłą to skręcić, żeby nie doszło do czegoś takiego, co doszło tu, że to paliwo zaczęło sobie rzeźbić metal. Dla nas, jakbyśmy tak popatrzyli wizualnie gołym okiem, nie pod mikroskopem, to wygląda to najnormalniej w życiu na po prostu zmianę kolorystyki jakiejś. Natomiast no, myślę, że tylko mikroskop wizualnie może nam pokazać, że tak naprawdę wytworzył się jakiś kanał. Nawet i widać tutaj odbicie tego kanału, które było. Widać, że są zachowane dwie różne średnice, czyli nasz zaworek ma malutką dyszkę. W końcówce jest większa dziurka, ale mimo to widać tutaj, co tak naprawdę się działo, co spowodowało, no praktycznie rzecz biorąc, usterkę poważną silnika. Także macie krótką odpowiedź, że jak będziecie robili wtryski, skupcie się na tym, żeby ten wtrysk był rzetelnie, czysto złożony i oprócz tego pamiętajcie o jednej kwestii. Zachowajcie momenty skręcenia wtrysków, żeby ta siła użyta była jak być powinna, żeby po prostu nie doszło do psikusa, bo musicie wiedzieć sobie, że paliwo po pewnym czasie, czy wcześniej, czy później, jeżeli wtrysk będzie za słabo skręcony, zacznie sobie krążyć i dojdzie właśnie wam do uszkodzenia układu wtryskowego i silnika. Także jak filmik się komuś podobał, dziękuję. Zapraszam do współpracy, do miłych komentarzy, do tego, byście oczywiście pisali jakieś tam własne problemy, jak macie jakieś swoje pomysły, jakie macie jakieś tam propozycje ewentualnie, co można by jeszcze z takimi układami zrobić, to śmiało piszcie, będziemy się tym dzielili, będzie nam łatwiej, stworzymy jakieś grono takie większe, żeby sobie radzić. Także póki co na razie korzystajcie z pogody, bo jest cieplutkie lato
jak się 20 rok skończy, przyjdzie zima. Także się nie ma co martwić, że śniegu nie ma, nie? W każdym razie póki co na razie jest lato, także trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmie, cześć!